Włączony. Cześć kochani, to Santitis. Dziś w sumie mam niedzielę i to już dosyć późny wieczór, ale chciałam Wam pokazać takie moje mini studio. Nagrywam teledysk drugi do piosenki Jestem obok. Ja dzisiaj jestem w makijażu, mam doczepione kłaki, ale słuchajcie, ja już je tak poplątałam, że po prostu no nie wiem, czy uda mi się je odratować, a potrzebuję je jeszcze na inny teledysk, słuchajcie. No i tu mam moje takie mini studyjko, tło sobie rozścieliłam, lampy i tak dalej, także działam. Dzisiaj tak mnie jakoś energia rozpiera na wieczór, ale chyba już czas zakończyć. Jeszcze zostało mi do jednej piosenki kilka takich kadrów zbliżeniowych do nagrania. Nagrywam wszystko iPhone'em i zobaczymy, jak to będzie. Będę jeszcze sobie nakładać wideo na wideo na darmowej stronce Canwie. No ja w sumie wykupiłam tą wersję premium, płacę miesięcznie 12 euro, ale i tyle jest tam ciekawych, słuchajcie, wizualizacji przede wszystkim, które można wykorzystać i na pewno je wykorzystam do teledysku. Weekend minął, słuchajcie, u mnie dosyć szybko, bo sobota przeleciała bardzo szybciutko. Posprzątałam dom, gdzie i tak zaraz znowu będę musiała sprzątać, bo te włosy to są wszędzie, w całym mieszkaniu, słuchajcie. I po prostu, a dzisiaj byliśmy na siłowni i dosyć długo nam tam zeszło, bo zanim tam ćwiczenie siłowe i bieżnia i tak dalej, to trochę minęło. Mam nadzieję, że u Was weekend mija na spokojnie. No niestety obawiam się, że bardzo dużo osób teraz ma smutny czas. Brat wysłał mi zdjęcia. Słuchajcie, on mieszka w okolicach Jeleniej Góry i wiem, że jesteście tam totalnie pozalewani. Dajcie znać w komentarzach, czy ktoś tutaj jest, co mnie ogląda, ale przypuszczam, że w tym żywiole to raczej nie ma głowy do oglądania takich vlogów. Trzymajcie się, jeśli są tu takie osoby, to trzymajcie się naprawdę, bo no, te rzeki wylewają naprawdę. Widziałam fotki, w wiadomościach trąbią, to jest jakaś masakra, co się dzieje. Także w ogóle, kochani, pokazuję Wam się w takim makijażu bardzo roboczym, także nie zwracajcie na to uwagi, jak wyglądam, bo to no nie jest to codzienny makijaż. Dzisiaj jeszcze po siłowni chciałam Wam powiedzieć, i to za chwilę Wam pokażę, bo była wystawka, słuchajcie, i jak zwykle Santitis musiała coś wyskrobać z tej wystawki, taką płytę, którą można położyć, czy tam no przyczepić, no nie wiem, zamontować jako tył przy blatach kuchennych w całości, słuchajcie. Ktoś rozebrał kuchnię i było dużo takich rzeczy kuchennych i łazienkowych i szafkę, słuchajcie, którą zawiozę nad morze do Rewala i może mój brat jeden będzie chciał tą szafkę, albo moja mama weźmie, odnowi ją, chociaż praktycznie wygląda jak nówka. I słuchajcie, po prostu jak zwykle ja coś znajdę na wystawkach. Mój mąż się już ściekał, że kolejna rzecz, ale no to tym razem nie dla mnie, także no. A za darmo leży na ulicy, no to żal nie wziąć, słuchajcie. No. W sobotę była Dorothy M u mnie i w końcu, słuchajcie, odpaliłam świeczuchy. Ta z tego Pepco, słuchajcie, jest
obłędna świeca pięknie pachnie i już była odpalona. W końcu ten czas nadszedł, w końcu nadszedł ten czas, a ja muszę iść tą tapetę zmyć. Pewnie już jestem rozmazana, ściągnąć te włosy, bo jednak ciągną. Szkoda, że mi się rozwaliły, bo chciałam na drugi teledysk użyć tych włosów. W międzyczasie pokażę Wam kadry do drugiego teledysku, również piosenka, w ogóle piosenki teraz dwie wydam, dobra, nie będę mówić, że wydam, bo zaraz mnie ktoś podciśnie, że wydać to może osoba sławna, a osoba, która nie jest sławna, to wypuszcza. Tak mi kiedyś ktoś napisał na grupie, słuchajcie, w ogóle już w internetach naprawdę trzeba uważać, co się mówi, bo każdy się do wszystkiego dopierdzieli, słuchajcie. Przejęzyczę się, to zaraz ktoś to wyłapie i tak dalej. To jest, nie wiem, dlaczego w niektórych tyle jadu, nie mam pojęcia. Dwie piosenki wyjdą o miłości, ale niekoniecznie szczęśliwej, więc premierę muszę jeszcze ustalić, ale myślę, kochani, że w październiku będziecie się mogli spodziewać pierwszej piosenki po jakimś tam czasie, no w sumie po roku. Dajcie znać w komentarzach, czy słuchaliście moich piosenek, czy Wam się podobają, czy nie. Robię to, piosenki robię dla kogoś, tak żeby ktoś to posłuchał, przelać te wszystkie emocje, przekazać jakiś właśnie przekaz dać i tymi teledyskami też chciałabym jakiś przekaz zrobić. Jeden to będzie bardziej taki klubowy teledysk, ale i tak uważam, że będą takie ukryte tam elementy, w które trzeba będzie się tak dopatrzeć, o co w teledysku chodzi tak naprawdę. I no, jestem ciekawa, czy ludzie dostrzegą te ukryte, takie ukryte znaczenia, słuchajcie, nie wiem. No i dobra, i w sumie taki u mnie dzisiaj taka niedziela, że no tak trochę bardziej pracowita, bo w sobotę, co prawda ja posprzątałam w domu i tak dalej, ale miałam wrażenie, że i tak za mało zrobiłam. Nie wiem, czy też tak macie, że w ogóle nie uważacie, że jak sprzątanie, no to przecież jest ruch i w ogóle i no dużo rzeczy można zrobić podczas sprzątania i tak miałam wrażenie, że no tak niewiele zrobiłam. No i słuchajcie, dynie czekają na zrobienie, ale ja chciałam Wam coś pokazać, co oczywiście dla siebie zostawiłam z wystawki, taką podstawkę na ciasta, prawda? Powiem Wam, że jest w nienaruszonym stanie, jak ją zdezynfekowałam, umyłam, wyszorowałam, nawet się mieni, słuchajcie, piękna podstawka. No i teraz będzie motywacja do pieczenia ciast, no ale na tę chwilę zdobią tutaj świeczki i dynie tą podstawkę i no zobaczcie, co przyfilowała Sandra na wystawce. Takie o, różne jakieś rzeczy są wystawione. Kubki, nie kubki. No, ale mi się tam taka jedna szafka podoba, muszę ją zobaczyć. No i zobaczcie, tak wygląda ta szafka, jest bardzo taka wąska, tu ma półeczkę, drzwiczki są w nienaruszonym stanie, widzę, że tu jest też połysk. Z tyłu tylko brakuje tego, to można dobić, także nawet nie musi być, to można oderwać, nie trzeba malować, słuchajcie, trzeba tylko ją po prostu umyć tą szafkę i zobaczcie, jakie rzeczy można naprawdę wyhaczyć za darmo na wystawkach. No i naprawdę można dobrze umeblować mieszkanie czy tam dom. Dużo rzeczy takich można u nas w Niemczech znaleźć. Cześć kochani, dnia kolejnego.
Jadę na zakupy kosmetyczne do DM-u, bo w sumie tylko to zdążę zrobić, bo się dzisiaj nie mogłam w ogóle z łóżka podnieść. Wszystko mnie boli, ale to jest mniejsza z tym w porównaniu, co oglądam w wiadomościach i jakie informacje do mnie docierają. Bardzo współczuję wszystkim tym, co są zalani. To jest jakaś masakra, naprawdę masakra. Co tu powiedzieć? No, nawet nie mam mega super humoru przez to, bo no, gdzieś tam się człowiek martwi o swoich, czy dadzą sobie radę i tak dalej. Także no, niekoniecznie wesoły odcinek, ale i tak zrobię swoje, to co mam zrobić. Zajmę trochę myśli, to zabieram Was ze sobą do sklepu na zakupy kosmetyczne, bo muszę kilka rzeczy naprawdę już dokupić. A w międzyczasie, słuchajcie, pokażę Wam, bo ostatnio zaczęłam pić kolagen. Piję już go kilka dobrych dni i mam nadzieję, że coś tam pomoże on, może będzie skóra jędrniejsza. Zobaczymy, taki kolagen do rozpuszczania, do kawy, herbaty, do smoothie, do szejków. Ja piję z białkiem. Zamówiłam, w zasadzie to mój mąż zamówił, dwa smaki. Iced tea i truskawka i limonka. Po treningu piję białko. I z tym białkiem sobie mieszam kolagen, bo on tak z wodą, czy z herbatą, czy z czymś, on tak nie smakuje zbyt dobrze. Także następny kolagen, jaki zamówię, to na pewno nie ten, bo ten mi nie smakuje. Dobra, lecę na zakupy i widzimy się w sklepie, a potem zupa dyniowa, jak mi się uda. Zależy, czy szybko wrócę z pracy, czy będę musiała dłużej zostać, bo to jest jedna wielka... Nie wiadomo, także lepiej. A jeśli chodzi o zakupy, to niestety nie mogłam nagrywać w sklepie, bo bardzo, bardzo dużo ludzi się kręciło. Będę czas najwyższy zrobić coś z włosami. Będę rozjaśniać górę. Nie wiem, jak to wyjdzie. Z tego, co pamiętam, ostatnio miałam ten rozjaśniacz i on chyba mi podpasował. Mam nadzieję, że to ten był. Więc zobaczymy. Jakby kolor tak się średnio udał, to mam takie szamponetki, które stonują ten kolor i to będzie taki srebrny blond. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pewno, żeby nie było odrostów, to jest najważniejsze. A co wyjdzie, to zobaczymy. No jeszcze nie miałam tak, żebym spierdzieliła włosy totalnie. Zobaczymy. Mój szampon, bo dużo rzeczy mi się pokończyło z kofeiną, żeby włosy rosły. Bo wiadomo, na tej diecie tutaj keto bardzo jakoś tak mi wypadają włosy i trzeba wzmocnić. Słyszałam, że trzeba cynk brać, więc muszę jeszcze się dodatkowo suplementować, muszę poczytać trochę na ten temat, co brać na wypadanie włosów przy keto. No ale tutaj ten szampon działa, bo dużo mam baby hairów, po prostu łamią się od dołu te włosy. Maseczki nawilżające, tu mam taki peeling do twarzy z truskawką, tu to nie wiem, to w ogóle to jest do, jak to się mówi, do wanny, ale wzięłam, bo jak na wakacje pojedziemy, to może mi się uda mieć wannę w hotelu, to no jest coś takiego i tu jest taka kula do wanny, ale zobaczcie, jaka ładna, fajnie wygląda. Granat, jabłuszko i pomarańcza, taki zapach. Tutaj mam takie maski na stopy, trzeba też tutaj trochę porządek zrobić ze stopami. Wiadomo, stopy u mnie dostają jak najwięcej po tyłku, dużo chodzę,
więc trzeba o nie zadbać. Tutaj mam ulubiony mój puder z Manhattanu, to jest mój taki top kosmetyk, który zawsze używam i z niego nie rezygnuję. Matujący. Tu wzięłam na próbę z Essence błyszczyk nawilżający i zobaczymy, czy on faktycznie będzie powiększał. Ten błyszczyk z Eveline, słuchajcie, powiększa za każdym razem usta, tylko to nie jest długotrwały efekt, tylko tam. Nie mogłam znaleźć mojej ulubionej pomady do brwi, więc kupiłam z Essence kredkę. Dlaczego nie było tej pomady? Ona jest właśnie z Catrice i nie wiem dlaczego. Tu wzięłam takie na szybko do zrobienia paznokcie. Nie wiem w zasadzie dlaczego to wzięłam, bo no nie wiem, mówiły do mnie. No zobaczymy, no może uda mi się na weekend zrobić paznokcie. Zobaczymy, czy to w ogóle działa, czy to się trzyma. I takie zakupy, słuchajcie, i one są bardzo ograniczone, bo połowy rzeczy oczywiście zapomniałam, jak lakier, tylko żel pod prysznic nie wzięłam. Nie wzięłam żelu do twarzy. Także nie wiem, jakoś nie wyszły mi totalnie te zakupy. Ale za to zapłaciłam, kochani, to co tutaj mamy, 47,30. 47 euro, słuchajcie, za to. To kosztuje i ten szampon jest dosyć taki drogi. No i dobra, kochani, ja się dzisiaj żegnam w dzisiejszym vlogu. Trzymajcie się, kochani, cieplutko, pozytywnego dnia. A dla powodzian, kochani, mega dużo siły. Pa, pa!